Witam słuchaczy programu Śladami Kresowej Atlantydy. Przed mikrofonem Jan Poniatyszyn. Gościmy w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, gdzie prezentowana jest okazała ekspozycja poświęcona kresom. Gościem naszego programu jest długo wyczekiwany profesor Stanisław Sławomirnicieja. Witam pana. Witam również. Rozmawiać będziemy o Stanisławowie, mieście, z którym związanych jest wielu kresowian z Opolszczyzny. W czternastym tomie swojego monumentalnego cyklu, poświęconego historii i mitologii miast kresowych, ponownie pisze pan o grodzie Rewery Potockiego. Co do tego pana skłoniło? Stanisławów pojawił się już na kartach pierwszego tomu. Ja zrobiłem fatalny błąd, kiedy zaczynałem swoją historię z Atlantydą. Sądziłem, że ja tą sagę kresową zamknę w pięciu, sześciu tomach. Nie przyznawałem sobie sprawy, że ta, taka będzie recepcja. I w pierwszym tomie wziąłem pięć dużych miast, takich, które odgrywały największą rolę w zaborze austriackim. Tam był Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Borysław, Brzeżany, miasto Rydza Śmigłego. I o tych miastach tak dużych no, napisałem krótko, bo o Lwowie napisałem 40 stron, o Stanisławie 30 kilka. Kiedy się książka ukazała, Napłynęły do mnie informacje, proszę Pana, pomimo Pan taką rodzinę, taki fakt, takie zjawisko, a jest to zupełnie nieznane, jak mi się otworzyły te szuflady z tymi pamiątkami, z tymi zdjęciami, dla wina wspomnień, uznałem, że złamię zasadę, bo mam zasadę, że nie wracam do miast, które już opisałem, bo mam ich do opisania 200, a w tych. 14 tomach jest dopiero 80. Bo iż że nie dożyję do tego, kiedy będę o tym dwusetnym mieście pisał. Ale żyjąc w Opolu, mieście, które w dużym miejscu jest z przeszczepem Stanisławowa, bo tu osiadło około 5 tysięcy ludzi ze Stanisławowej okolic, dostałem tak dużo materiałów. I na co dzień na uniwersytecie, na ulicach Opola, brzegu, czy gdzieś tu w mojej wsi w Pępicach, Spotykałem tych, którzy tam mają korzenie. I oni mówili, proszę pana, mam zdjęcie, mam anegdotę, mam niezwykłą historię. Wtedy powiedziałem, piszę od nowa. Stąd w czternastym tomie na ponad 140 stronach jest tylko o Stanisławowie. I właściwie nie, po, nie powtarzam żadnego akapitu z pierwszego tomu. Są to jak gdyby inne książki, bo ten sens jest tak pojemny w różne rzeczy, w różne wydarzenia, fakty, że mógłbym napisać jeszcze 300 stron. Równolegle obok mnie, w tym czasie, równolegle pisał Tadeusz Olszański, jeden z najwspanialszych twórców i piewców tego miasta, syn Ziemi Stanisławowskiej. Jego książka, pierwsza Kres Kresów i druga, była bestsellerami była książkami miesiąca, roku nawet ale to co dostałem tu na opolszczyźnie i częściowo w Gliwicach bo tam jest też duże skupisko yy, Stanisora było tak nowatorskie że te książki się uzupełniają one się nie powtarzają my tutaj nie piszemy o tych samych zjawiskach nawet jak podajemy te same nazwiska to inne fakty biograficzne wydobywamy przy tej okazji Panie profesorze, porozmawiajmy o początkach Stanisławowa. Ja mam taką refleksję, że często jak jadę do tego miasta, to czy jest to ze strony Lwowa, a więc przez bursztyn, halicz, czy też jak wjeżdżamy do Stanisławowa od strony stryja, czyli przez Bolechów, Dolinę, Kałusz, to pierwszy wjeżdżamy na górę, a potem zjeżdżamy do tego miasta w dół. Stanisławów jest no, na takim płaskowyżu, jakby położony. No i miasto dość późno zostało lokowane, no bo wcześniej, wiadomo, zbudowano Lwów, Halicz, Trembowle, Tarnopol, a dopiero w 1662 roku Andrzej Potocki, wojewoda kijowski, kasztelan krakowski i hetman polny koronny decyduje się właśnie na lokację tego miasta i robi to z ogromnym rozmachem. Tak, gdy mówimy o miastach kresowych, to z góry nie wiemy, kiedy był ich początek. Jakaś blista przeszłość, jakiś kronikarz odnotował, że było miasto, a tu mamy precyzyjną datę. Po prostu wiemy dokładnie, kiedy to miasto powstało i kto go stworzył. Po prostu na pustej przestrzeni, na jakimś zabłociu, przychodzi jeden z potockich i mówi: Tu musi stanąć miasto. Odwija rękawy. Zaprzęga do pługa konia i obrysowuje i mówi: Tu będziemy budować miasto. Dlaczego to budujemy to miasto? Jest zagrożenie tureckie. Wtedy porta turecka dochodzi do potęgi. Turcja jest wtedy mocarstwem. Ją później złamią, tą potęgę, ale wtedy jest groźna. Wiemy, co się dzieje pod kamieńcem. Wiemy, jak oni nacierają na Rzeczpospolitą, jak potrafią dojść nawet do buczacza i podpisać ten pakt, gdzie Polska się właściwie poddaje za czasów króla y, Korybuta Wiśniowieckiego. I Potoccy właśnie budują tą fortecę. Ona ma bronić, a ponieważ jest to drut bogaty, to jest rzeczywiście wielcy fundyści. to są magnaci, którzy mają potężne pieniądze, więc budują to miasto, które z czasem stanie się trzecim miastem Galicji, czyli tego zaboru austriackiego. Trzy miasta się mówiło w Galicji są. Kraków, dawna Lwów. stolica królewska, Jagiellońska, Lwów i Stanisławów. Czyli to miasto Potockich taką rangę nabiera i przez to, że są to bogaci ludzie, bogaci sponsorzy, z wyczuciem, jak budować, to miasto staje taki szlif właśnie europejski. Przez swoje świątynie, przez swoje budowle, ono nabiera tego charakteru. Czym miasto się wpisuje w jakąś legendę? No, dobrą architekturą i ludźmi, którzy w tą architekturę wchodzą ze swoimi osobowościami. I właśnie Stanisław to dostaje: piękną architekturę i ważne postacie, barwne, dynamiczne, bo no, co decyduje o urodzie miasta. Właśnie barwa ludzi. Banalni przechodzą bez echa. Ci, którzy są korowymi ptakami, coś inicjują, coś budują, tworzą historię i o nich się mówi. O banalnych, takich miałkich, którzy coś tam robili, żyli, zniknęli, nie ma śladu. Stanisławów miał takich ludzi. Stanisławów został lokowany, powstał w widłach dwóch rzek Bystrzycy Nadwórniańskiej i Bystrzycy Sołotwińskiej. Mówił pan tutaj o zagrożeniu tureckim. Nieopodal był Halicz, też kiedyś potężna twierdza. I to ciekawe, że właśnie Potocki zdecydował się na budowę tego miasta jakby od podstaw, a nie poszedł tutaj w kierunku takiej nazwijmy to językiem współczesnym modernizacji, na przykład Halicza. No i też myślę, że to, co zdecydowało o rozwoju tego miasta, to danie możliwości, mówiąc językiem współczesnym, robienia interesów różnym społecznościom, bo wówczas miasta bogaciły się na handlu. Stanisławów znalazł się właśnie na takim szlaku handlowym. No więc pojawili się w Stanisławowie Ormianie, Żydzi, którym stworzono warunki do prowadzenia tego handlu. Też co istotne, to Andrzej Potocki zadbał o jakby tą stronę duchową tych społeczności, no bo każdej z nich postawił świątynię. Tak. Dotyka no, pan istoty sprawy. Miasto musi być na szlaku. Jeżeli jest gdzieś w jakimś kącie, gdzie trudno dojechać, skąd trudno wyjechać, to ono się marginalizuje przez sam fakt położenia. Jeżeli miasto jest na szlaku, do czego można łatwo wjechać, łatwo wyjechać. Stanisław te walory miał. No i mądrzy gospodarze. Wiedzieli, że ten szlak to handel, a handel to pieniądze. A jeżeli handel to narody, które są zdolne do tego. Ormianie, fantastyczny, fantastyczna społeczność, narodowość, która ma w krwi handel, podobnie jak Żydzi. Zresztą jest anegdota, że funkcjonująca, że w handlu jeden Żyd potrafi trzech Polaków wyprowadzić w pole ale jeden Ormian dziesięciu Żydów. Sprawność, zdolność do y, funkcjonowania w tym trudnym zawodzie, błyskotliwym, jak jest handel. No i tutaj rzeczywiście społeczność żydowska, która y, tam stworzyła swój, swoją siłę. No i że Ormianie. W ogóle to jest pokucie, to jest przedpole pokucia. Ormian tam jest dużo, po bliskich Kutach. Przecież Kuty, małe miasteczko, były nazywane stolicą polskich Ormian. I ta rywalizacja polsko-żydowsko-ormiańska, rusińska, ten styk tych narodowości dynamicznych, czasem się antagonizujących, czasem się zwalczającym, powodował, że oni nie byli banalni. Trzeba być sprytnym w takiej społeczności, gdzie się ma rywala. Jeśli nie ma rywala, to można uprawiać drzemkę społeczną, jak się ma. To trzeba o swój byt walczyć. I to się stało. Stanisław na tym tylko wygrał. Stał się po prostu ważnym miastem i zdominował te dużo starsze. Te Kołomyje, te Halicze, jak pan wspomniał, te Jezupole i tak dalej. Stanisławów nagle wyrasta. Nowe miasto, młode, XVII-wieczne, i nagle jest w czołówce polskich miast galicyjskich. Do tych ciekawych społeczności, które wówczas się tam osiedliły, zakorzeniły się, ja bym jeszcze dodał taką bardzo ciekawą społeczność. To są Karaimowie z Halicza. Hmm. Też duży ośrodek właśnie karaimski nieopodal Stanisławowa. No, Rzeczpospolita, która schyłek miała fatalny, nie miała yy, dobrych przywódców, politycznie się zagubiła zupełnie, rozpada się i na tle innych zaborów Zabór Austriacki trzeba powiedzieć, on był dla nas przychylny zabór, z autonomią. To tak? był zabór tolerancyjny. Potem w Galicji powstają politycy, którzy rozumieją, co jest kompromis, czego nie rozumiano często w Kongresówce i czy w zaborze. Ten kompromis dał skutek w postaci autonomii galicyjskiej. Ja jestem człowiekiem, który, który uprawia mądry kompromis i ceni ludzi kompromisów. I to się stało właśnie w Galicji. Początek był bardzo ostry antyaustriacki. Powstały, powstania przeciwko Austriakom. Słynna wiosna ludów, która wybuchła w Lwowie z wielkim rozmachem, kiedy wszystkich przywódców Polski wyłapano i wsadzono do ciężkich więzień, do Kuchsztajn, do Spielbergu. Kary śmierci dostali, ale po pewnym czasie cesarz ich ułaskawił, i oni poszli na mądre kompromisy. I Polacy w Galicji. Zrobili to, czego nie było w innym zaborze, że oni poszli na współpracę tak daleko, że w efekcie Polak był premierem Austrii. Polak był ministrem spraw wewnętrznych, szefem policji, Polak był ministrem sprawiedliwości, a Głuchowski, coś niezwykłego. I to się odbiło, że nagle te miasta galicyjskie dostały polskie szkolnictwo, polskie instytucje. To nie tylko w Lwowie był Polski Uniwersytet Politechnika i Muza, ale również wspaniałe szkoły były w zaborze e, austriackim w Stanisławowie. I ten czas, gdzie Polska rzeczywiście wegetuje, bo nie ma państwa polskiego, naród zmaga się z tym, żeby się wydobyć, w tym zaborze jest najłagodniejszy. I dlatego najciekawsze zabytki w polskiej kulturze. Okresu zaborów mieszczańskie powstają tam właśnie, nie na przykład w zaborze rosyjskim, gdzie ten knut carski dusi polskie mieszczaństwo. To się staje miasto mieszczańskie. Stanisław ma piękne zabytki. Stanisław się staje małym Wiedniem, małym Lwowem. To widać w architekturze dzisiaj te budynki, wtedy wznoszone w czasach właśnie zaborów przez no. architektów wielkich, są na widokówkach. One są. Znakiem rozpoznawczym miasta w czasach zaborczych. Panie profesorze, taką ciekawą sesją w historii XIX-wiecznego Stanisławowa był tam ogromny pożar. Wybuchł on w 1868 roku. Było to ogromne nieszczęście. Spłynęła spora część miasta z tych czasów, właśnie jeszcze lokacji Andrzeja Potockiego. No i to nieszczęście potrafiono przekuć w niesamowity rozwój tego miasta w Ukształtowanie planistyczne, nowe, ukształtowanie takie nowoczesne. Bo też powiedzmy, że Stanisławów miał ogromne szczęście do polskich burmistrzów. No i wówczas po tym pożarze też miasto otrzymało ogromną pożyczkę na odbudowę z Wiednia. Tak, trzeba było umieć ją zdobyć. I to jest właśnie ważna sprawa, że te miasta triumfują w historii, które mają mądrych gospodarzy z wyobraźnią, wizjonerów. I Stanisław w swoim momencie tragicznym, bo ten pożar rzeczywiście to miasto zmiótł. Tam przeważała architektura, szczególnie na obrzeżach yy, drewniana, no to zapaliło się to i płonęło jak stos zapałek. I wtedy, właśnie burmistrz Kamiński, to jest osobowość, która postanowiła odbudować to miasto z takim szlifem wtedy klasycystycznym później secesyjnym. Te budowle to są właśnie tego czasu. Ten dworzec, te, te, ten teatr, te świątynie, ten ratusz, to jest zadziwiające. Gdyby to był człowiek o innej wyobraźni, gdyby tylko uprawiał swoją funkcję, bo tam mu płacą za to i budził się rano bez pomysłu, to miasto by nie odbiło się od tego dna, na które trafiło po pożarze. To... To jest o, świadczy o samorządności. Samorządność jest to wielka sprawa. I miasta triumfują, jeżeli mają mądrych burmistrzów, mądrych prezydentów. Stanisław tych burmistrzów miał. Kamiński jest dzisiaj szanowany. Jest tam i nawet jego pomnik. Ukraińcy ostatnio wybudowali ten pomnik, bo pamiętają, że to miasto mogło być inne. Gdyby jakiś banalny burmistrz bez wyobraźni, bez chęci do znoszenia czegoś, co jest ponadczasowe. To tak jak taki Rzym miał przecież szczęście, że się pojawiali jacyś medyceusze, którzy z takim rozmachem coś planowali. Stanisławów, ten właśnie XIX-wieczny, drugiej połowy XIX wieku jest tym miastem, że ten piękny ratusz tam powstał. On miał pecha, ten ratusz, bo trzeba powiedzieć, że on ciągle płonął. Dzisiaj jest już trzecia jego wersja. Ale każdy z nich ma taką niezwykłą barwę, która go wyróżnia. Koniec XIX wieku i początek XX wieku na kresach, w tych, nazwijmy to, naszych województwach Małopolski Wschodniej, to też wzrost świadomości narodowej, zarówno Polaków, którzy czuli się jak u siebie, funkcjonowali jak u siebie, powoływali organizacje, towarzystwa kulturalne, oświatowe, rozwijali oświatę polską ale obok też y, równocześnie rozwijała się właśnie ta oświata, ta y, działalność polityczna Ukraińców. I y, również w tym mieście dochodzi do pewnych napięć, no, y, nie takich jak w Lwowie. To zresztą jest y, y, ciekawe do dzisiaj, że dzisiaj Stanisławów jest inny niż, niż Lwów. Tego nacjonalizmu y, we współczesnym Stanisławowie jest mniej niż, niż we Lwowie. No ale wówczas y, w Stanisławowie też powstają... Y, Drużyny szczeleckie, powstaje związek walki czynnej, i w tym czasie do Stanisława też przyjeżdża Józef Piłsudski. No i w takich okolicznościach tych napięć narodowościowych dochodzi do wybuchu I wojny światowej. No i tutaj mamy wydarzenie, które przeszło do annałów polskiej historii. Bitwa pod krechowcami w 1917 roku. Krechowce są nie opodal Stanisławowa. Mhm. Dotknął Pan sprawy szkolnictwa. Tak, dobrodziejstwem autora było, że można było mieć polskie szkoły, i wtedy powstała sieć tych głównie gimnazjów. Tam nie ma wyższej uczelni, ale są gimnazja fantastyczne. I one były taką pepinierą, gdzie wyrastały kadry, które szły później na uniwersytet. To były świetne szkoły średnie, gdzie jak się zrobiło maturę, to miało się takie przygotowanie: jak się szło na uniwersytet, się od razu było tam liderem. I podobnie z Ukraińcami. Ukraińcy też tworzą tą swoją sieć szkół. My mamy yy, szkoły, te gimnazje, ale mamy tą Proswitę, która bardzo dobrze funkcjonuje. Drużyny powstają, te sokole, wtedy się stawia, mówi się, że. Zdrowy... Towarzystwa gimnastyczne, i polskie, ta, 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 i ukraińskie. I ukraińskie, ciekawe. one rywalizują, są, bo jest hasło: w zdrowym ciele, zdrowy duch, pilnuj swej kondycji fi fizycznej. Będziesz pilnował, będziesz dłużej żył. I to, co dzisiaj się tak w szkole marginalizuje i się zwalnia dzieci z, z gimnastyki, wtedy było niedopuszczalne. Te towarzystwa gimnastyczne były pepinierą zdrowego życia i też oświaty. Także to jest czas, kiedy ten patriotyzm tam jest podniesiony wysoko ze strony polskiej i ukraińskiej. I rywalizacja jest ale nie agresywna. Pojawiają się ostre napięcia, ale nie leje się krew, jak to się zdarzało na Uniwersytecie Lwowskim. Oczywiście Piłsudski, który jest człowiekiem yy, inicjatywy, przybywa tam. Tam jest wielu yy, polityków. Tam jest Agaton Giller, który po powstaniu styczniowym, tam się można było schronić. On odgrywa kolosalną rolę. Wydaje gazetę, jest dobrym publicystą, jest tam takim papieżem Polski Niepodległej. Więc yy, i krechowieccy. No to jest ta, ten patriotyczny moment yy, dramat pierwszej wojny światowej. Polska jest rozdarta, polscy żołnierze są w trzech armiach. I co się dzieje? Wybucha rewolucja w Rosji. Jest potężny rozgardiasz. Następuje rozprzestrzenie w armii rosyjskiej, tej carskiej. I nagle ci żołnierze, którzy tam są, akurat odszucili Austriaków, dochodzi do anarchii. Żołnierze rzucają się na miasto. Po prostu żołnierze zrewol zrewoltowani zaczynają rabować sklepy. I wtedy burmistrz Stanisława zwraca się do polskiego dowódcy, który był w armii carskiej służył. To właśnie do Mościckiego ratuj pan polskie miasto przed rabusiami. I wtedy Mościcki wprowadza polskie oddziały Ułanów krakowieckich, wyłapuje tych maruderów, ochłania miasto przed spaleniem, i nim to zrobił, ale on jest reprezentantem rosyjskiej armii. A w tym momencie Austriacy atakują. I on odwraca. Z, y, swoje, swoich żołnierzy przeciwko Austriakom i toczy bój z Austriakami. Czyli to się nazywało pierwszy niepodległy czyn Polski, bo armia walczy jednocześnie w tych samych dniach. Z, z, trzema, zaborcami. z trzema zaborcami. Do tej pory było tak, że Piłsudski szedł na Rosję, ale szedł z kim? Z Austriakami Niemcami. Do wmurmuśnicki, Szli z, z Rosjanami na, na Austriaków. A tu nagle się pojawia, że jest suwerenny akt. Ten, że Mościcki walczy i z Moskalami, którzy są okupantami i zaborcami, i z Austriakami, którzy też są okupantami. I to jest obrona miasta przed spaleniem w czasie wojny i później legenda tego. Stąd dzisiaj na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie jest zapis o bitwie pod Krechowcami. I główna aleja w Stanisławie była Aleją Ułanów Krachowieckich, nas z najpiękniejszych. Tam są piękne, secesyjne budynki, zielenią obsadzone. Tam były wielkie defilady bo to było miasto garnizonowe. Ci Ułani Krachowieccy weszli do legendy, odbyli się w poezji, w malarstwie. No, jest to bardzo mocno związane ze Stanisławem. Ułani Krachowieccy i Stanisławów są bliźniaczymi pojęciami. Ale wojna oczywiście toczyła się dalej. Możemy dzisiaj powiedzieć, że niestety toczyła się dalej. No i taki dość istotny dla Ukraińców epizod to jest listopad 1918 roku, kiedy tam no, instaluje się rząd ukraiński, Zachodnią Ukraińskiej Republiki Ludowej. Miasto staje się takim centrum życia politycznego i wojskowego Ukraińców. Potem mamy 1919 rok no i Polacy przejmują Stanisławów, którego już nie oddadzą aż no powiedzmy, do 1945 roku, kiedy do tego nas, nas zmuszono. Myślę, że też powinniśmy powiedzieć o, o tym, iż dla Stanisławowa takim kolejnym oddechem w jego historii był okres międzywojenny. Mm -hmm. To miasto nadal było dobrze rządzone, rozwijało się wspaniale. Budowano nowe obiekty i też nowe dzielnice mieszkalne. Tam był po prostu pomysł na rozwój tego miasta oprócz tego ścisłego starego centrum, oprócz tego historycznego centrum, na to, aby też ludziom się tam dobrze żyło. Wspomniał pan o tym czasie 18, rok, 19, kiedy się Polska odradza. Trzeba powiedzieć, że Polacy w Galicji przespali ten czas. Dali się zaskoczyć. W Warszawie się wszystko rodziło, w Lublinie. A natomiast we Lwowie, w Stanisławowie, w Żółkwi, w Komyj wyprzedzili nas Ukraińcy. Po prostu oni byli błyskawicznie. Rozpadają się austro i oni mówią, my tworzymy tu swoją republikę zachodnio-ukraińską na ludową ze stolicą pierw w we Lwowie i Stanisławowie. I to, co się stało w Lwowie, walka Polaków, Orlęta, Orlęta musiały podjąć walkę. W Stanisławie przeszło to spokojniej. Lwów spłynął wówczas krwią. Cmentarz orląd pokazuje ile zginęło, żeby to miasto było polskie. Stanisławów nie miał tego krwawego, mimo że też jak Lwów Ukraińcy stracili, to stolica była właśnie w Stanisławowie. I wtedy niezwykła przebiegłość Deblesena. Ten Deblesen, który później jego potomkowie osiedli w Opolu i mieli słynny właśnie kwiaciarnię, słynny zakład ogrodniczy na pasiece Deblesemowie. Wszyscy w Opolu znali latach 60. -tych Deblesemów, to Deblesem tak zorganizowało Polską Agencję Wojskową, że ona w bardzo chytry sposób przejęła w miasto jeden tylko był trup. Jedna osoba zginęła. Okres międzywojenny, jak pan wspomniał, tak, ono się dalej rozwija, ono dostaje dynamikę. Jest walka o to, żeby tam uniwersytet stworzyć. To jest niedopatrzenie polskie. Hmm, też Ukraińcy chcieli stworzyć tam uniwersytet. Nawet Polacy mówili w Lwowie nie dla Ukraińców uniwersytet, ale w Stanisławie możecie. To się nie, my chcemy w Lwowie. Była oto walka. Szkoda, że wtedy nie dostał Stanisławów porządnej wyższej uczelni i był drenowany to przez Lwów. Był drenowany i to, co później yy, piszą historycy o Stanisławie, że miasto było w cieniu Lwowa. Że ten Lwów go przesłaniał. Lwów go eksploatował, był w cieniu, ale nie znaczy, że marniał. To było miasto kwitnące z architektury dalej i mądrej gospodarki, rozwijającej się tam przemysłu. Chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali o tych stosunkach narodowościowych w Stanisławowie. Niespełna 50% mieszkańców Stanisławowa w 1939 roku to była społeczność żydowska. Polacy to około 36%, 16% Ukraińcy. No i mówi się, że niespełna 2% tej pozostałej ludności to głównie Niemcy. Jak w swojej książce pisze Tadeusz Olszański, ten jego cytat jest taki dla mnie no, wielomówiący. Żyliśmy razem, ale jednak obok siebie. Wcześniej już mówiłem o tym, że mam takie wrażenie po lekturze i pana książek i wielu innych dotyczących Stanisławowa, iż było to miasto takie na wskroś liberalne, takie no pozwalające nawet tym nacjonalistycznym organizacjom ukraińskim tam swobodnie funkcjonować. Tam funkcjonowali też komuniści. Hmm. Nie było to miasto, w którym dochodziło do, na taką skalę do aresztowań jak na przykład w Lwowie. No, swobodnie tam działała ukraińska organizacja wojskowa, potem organizacja nacjonalistów ukraińskich. O tym między innymi pisze Tadeusz Olszański. To stało się potem jakby zarzewiem czegoś, wielkiej tragedii naszego narodu, tych, tych mieszkańców, tych terenów w czasie II wojny światowej. I tutaj chciałbym pana zapytać o taką kwestię. Jak patrzy pan na to jako historyk, czy państwo polskie wtedy było być może nazbyt liberalne? Czy pozwalaliśmy za dużo właśnie tym opresyjnie wrogo do nas nastawionym mniejszościom? Myślę tutaj przede wszystkim o Ukraińcach, ale też no i bardziej może rygorystyczna czy też policyjna polityka była prowadzona w stosunku do komunistów. Mhm. No spośród właśnie wśród komunistów no trzeba to też przyznać, że sporo było też tej biedoty żydowskiej, prawda? Mhm. No i kiedy mamy 39 rok 17 września, kiedy Sowieci wkraczają na nasze tereny, to jak na tych wszystkich terenach kresowych, począwszy tam od Wilna przez Grodno, nadu aż do Lwowa, Stanisława Tarnopola, no to te społeczności te mniejszości narodowe witają tych Sowietów jak niemalże wybawicieli. Hmm. Okres międzywojenny jest dość spokojny, bo miasto nie okaleczyło się w czasie walk, yy, yy, kiedy wziął niepodległość. Rzeczywiście społeczność żydowska i polska yy, z sobą współdziałały, tak jak na przykład teraz piszę o Wilnie, gdzie zupełnie były odcięte. Nie wychodziły gazety yy, yy, Żydów po polsku i tak. Natomiast tam było, byli Asymilatorzy, którzy uważali, że trzeba wejść w kulturę polską, nawet przejąć chrześcijaństwo, byli sioniści, było to zróżnicowane. Wielu Żydów się znakomicie polszczyło, czuło się Polakami. To w Stanisławie bardzo wyraźne jest. W Lwowie trochę mniej, a im bardziej tu w kierunku północy to było. W każdym razie, jak pan mówi, czyśmy byli liberalni jako państwo, to trudno rozstrzygnąć, jak było postępować. Pojawia się nacjonalizm. To jest ta trucizna, która nagle powoduje, że odmienność kogoś irytuje i nabiera się chęci zwalczenia jej i nienawiść Właśnie ten nacjonalizm, ten XIX-wieczny wymysł to się tak znam, On się objawia na kresach bardzo mocno. Fakt, że podział społeczny na biedotę, że z tego się rodzi ten ruch komunistyczny, który mówi, no musimy świat poprawić, bo to nie, że, że, że jest taka bieda z jednej strony, a bogactwo z drugiej strony. To wszystko po powodowało to zróżnicowanie i myślę, że Polacy zrobili tam pewne błędy, że nagle wejście Sowietów jest traktowane jako wyzwolenie. Bo Musimy pamiętać to, że to jest dla niektórych, oni traktowali jako wyzwolenie. Naprawdę ich witano, owacyjnie, i, a Polacy byli wtedy napiętnowani w straszliwy sposób. Także jak później w Pakcie Ribbentrop mówiono, że no, my tu przyszliśmy wyzwolić, dla, nie, dla wielu to było tak zwane wyzwolenie. To jest skomplikowane. my będziemy Polacy to odrzucać. Yy, Białorusini Ukraińcy będą inaczej o tym mówić. 30. jest tragicznym rokiem. Tragiczne pomyłki, tragiczny wybór rządu polskiego jak się zachować, z kim iść. To co w swoich książkach kontrolistycznych pisze Piotr Zuchowicz, który mówi, że Polacy fatalnie wybrali, bo wzięli walkę na dwa fronty. On stawia tezę, która Polaków odrzuca, ale ona jest logiczna. Jeżeli Mogli pójść Węgrzy, Rumunii, yy, Łotysze, yy, Słowacy na Hitlera. Dlaczego myśmy jedynie się przeciwstawili? Jakśmy z tego wyszli? Tamci jakoś wyszli z tego, a myśmy się w to zaplątali w straszliwy sposób. To był straszny czas, strasznego wyboru. Jak się zachował rząd wtedy? No, rząd opuścił to wszystko. Nie miał jasnej polityki, jak zawiedli, zawiodły sojusze, absolutnie zawiodły no i to wykorzystały żywioły nacjonalistyczne, które uderzyły w Polskę w straszliwy sposób żołnierz polski jeżeli nie zdjął munduru wówczas nie zdążył dojść do mostu granicznego na Rumunię, to zginął z rąk chłopów ukraińskich ja wiem przypadek mego ojca, którego wzięto do niewoli pod Stanisławowem, on uciekł stamtąd i pierwszą rzecz, którą zrobił jako prosty chłop Wszedł do chaty ukraińskiej i powiedział: Masz moje buty wojskowe dobre, masz mój mundur, moją koszulę, daj mi rubaszkę. Rubaszkę ukraińską. I wracam do Wadowic, bo w Wadowic był. Gdyby tej rubaszki nie miał na sobie, a wracał w polskim mundurze, zabito by go gdzieś w której wsi ukraińskiej, bito by mu w plecy widły. Taka była nienawiść. Ta, to, to był taki straszny czas. No, a kiedy do Lwowa wejdą, znaczy do Staisowa wejdą w 1941 roku? Niemcy. Niemcy, no to dla Żydów zacznie się straszny czas. To jest rzeczywiście dramat nieprawdopodobny. Ja to dość dokładnie w książce opisuję, jest odna literatura na ten temat. To jest no, wyniszczenie tej społeczności zupełnie i opisy sposobu likwidacji tej społeczności są wstrząsające, przekraczające ludzką wyobraźnię. Getto Stanisławie jest y, przepełnione i mordowani są tam ludzie masowo, w okrutny sposób. Tej zbrodni dokonywano na początku na y, społeczności żydowskiej, ale y, y, wiemy, że ten plan, ten plan eksterminacji polskiej inteligencji realizował dowódca Gestapo Stanisławowskiego ISS Krieger, który wcześniej wymordował profesorów lwowskich. No i oto mamy podobną sytuację w Stanisławowie, gdzie zostaje zwołana na takie spotkanie prawda elita, ta śmietana, nauczyciele, prawda, lekarze, adwokaci, i oni potem giną w czarnym lesie. Straszliwa tragedia, bo to jest kwestia, wchodzą Niemcy i część tych Polaków, którzy przeżyli tą okupację sowiecką, uważają, że przychodzi na odcywilizowany. Krieger w perfidny sposób załatwia polską inteligencję. Podobnie jak to się stało w Krakowie wcześniej. Historia, że mają szkoły otworzyć polskie. Zaprasza nauczycieli. Oni jadą na to spotkanie, mają mieć odprawę z kuratorem niemieckim. Sądzono, że będzie może tak jak z czasów austriackich, że będzie można szkoły polskie prowadzić. Ja opisuję przypadek, że jedna z nauczycielek, żeby się nie spóźnić na to spotkanie, to wzięła sobie dorożkę, żeby dojechać jak najszybciej na spotkanie z Kriegerem. I wylądowała w czarnym lesie. Ponad 300 polskich nauczycieli wywieziono i w sposób dramatyczny zamordowano. To jest dzisiaj przedmieście Stanisławowa. Tam Rada Ochrony Pamięci. Postawiła monument po długich zabiegach, tam leży kwiat polskiej inteligencji. Tam leży przywódca nauczycieli yy, Stanisławowskich, kurator Wiktor Gatnikiewicz, tego rodzina mieszka wnuczka Gatnikiewiczów, mieszka w Opolu, yy, pani Leszczyńska, a yy, jej ojciec też lekarz cudem przeżył. To jest yy, historia tej inteligencji zamordowanej wówczas. Yy, dramatyczna, już jest opisana na szczęście, była długo przemilczana. Krieger, który wtedy uwięził też Lanckorońską, hrabinę Lanckorońską, to wielka postać polskiej kultury, wielki ród Lanckorońskich, i on był na tyle wtedy cyniczny, bo sądził, że ona się też nie wywinie, że ją też zakatują. Nie zdawał sobie sprawy, że ród Lanckorońskich ma tak mocne europejskie korzenie i konotacje. Śmiejące Włoch na że się, że się upomni o to król Włoch, Emanuel, Wiktor Emanuel. I że ją będzie musiał wypuścić. Stąd on cynicznie powiedział, zrobiłem to w Lwowie, proszę panią, teraz tu robię i pani tak samo skończy. Kiedy ją musiał wypuścić, ona była później głównym świadkiem i obnażyła to, co Krieger zrobił. Krieger, postać, która przeżyła wojnę. Proszę że on zmarł dopiero w 1988 roku jako starzec. To ten Krieger, który między innymi ma na sumieniu y, dramat doktora Alwowskiego y, Jana Guta Mostowego. Mód gostowy to był wybitny ginekolog. Miał klinikę y, w, y, w Stanisławie bardzo szanowaną. W młodości jako mężczyzna potężny brał udział w walkach zapaśniczych, razem ze słynnym zapaśnikiem Zbigniewem Cyganiewiczem, tym mistrzem zapasów, który osiągnął wielkie trofea w Ameryce. Zresztą ten, że Zbyszko Cyganiewicz zadebiutował jako gimnazjalista w Stanisławowie, bo poszedł do cyrku się, żeby zdobyć parę koron. No i w tym cyrku były takie zawsze historie, że główny osiłek, zapaśnik mówił, że ktoś mnie pokona. Że ktoś potrafi walczyć ze mną przez 5 minut, to dostanie 20 koron. To słynny był atleta z Wiednia, sława europejska wówczas. I gimnazjalista Cyganiewicz wyszedł na widownię i walczył z nim 15 minut i położył go na barki. Wszedł do legendy w ogóle. Ten Cyganiewicz się przyjaźnił właśnie z gutem mostowym, kiedy razem występowali. To Gud Mostowy, jako student medycyny, żeby go z uniwersytetu nie wyrzucić, bo nie traktowano poważnie takich osiłków, walczył w masce. Ten Gud Mostowy, kiedy Krieger rządził w Stanisławowie, został wezwany do pałacu namiestnikowskiego i ponieważ był góralem z Poronina, zaproponował mu Krieger współpracę. Niemcy wtedy budowali tak zwany guraln volk, czyli szukali kolaborantów. Udało mi się to zakopanym. I kiedy zaproponował, pan jest góral, pan jest lepszą rasą niż Polacy, pan jest narodem panów, dość krewki. Gutmostowicz spoliczkował Krigera I ta historia, przy Krigerze były zawsze dwa wilczury. Poszł wilczurami i dramat, który się rozegrał. Wilczury rozszarpały na szczępy tego słynnego ginekologa i tego zapaśnika. To jest jedna z historii tragedii Stanisława, czasów okupacji hitlerowskiej. Panie profesorze, ja bym bardzo poprosił jeszcze o pewne dopowiedzenie. Mówił pan, że rzeczywiście coraz więcej publikacji na temat wojennych historii Stanisławowa, czy Lwowa się ukazuje. Natomiast nie może się przebić do tej publicznej wiadomości taka oto informacja. Czy ona rzeczywiście jest prawdziwa? Że te listy proskrypcyjne, zarówno profesorów lwowskich, jak i y, nauczycieli stanisławowskich, to Niemcom dostarczyli Ukraińcy. Czy tak jest faktycznie, czy na ten temat jeszcze nic nie wiemy? Ciągle jest sfera domysłów i też jest taka walka polityczna na ten temat, że niektórzy mówią, nie badajcie tego głęboko, bo to szkodzi stosunkom. Według moich przemyśleń Niemcy mieli świetny wywiad. Oni rozpracowywali, naprawdę mieli agentów, że wiedzieli dużo. Ale czy do końca wiedzieli, kto i jaką ma pozycję w społeczeństwie, to tego nie wiem. I na pewno w tym wszystkim pomagali Ukraińcy, którzy byli nacjonalistami i uważali, że z Polakami się nie da nic zrobić, mogą nam tylko Niemcy pomóc. Więc kwestia tego, że nagle w Lwowie yy, przyjeżdżają pod domy tych najbardziej prominentnych postaci i widznają te adresy, Błyskawicznie, błyskawicznie po zajęciu Lwowa, jakiś udział, w tym na pewno był y, ukraińskich nacjonalistów, którzy współpracowali z wywiadem, Niemcy przecież musieli mieć na miejscu człowieka, który zna język ukraiński, zna język polski. No byli szkoleni w Zakopane. I, za, i, i, I to jest kwestia Nie, no, 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 trzeba powiedzieć, Ukraińcy szli z Niemcami na Sowietów. To byli ich sojusznicy. Dlatego tak patrzymy na Banderę dzisiaj, że był jednak faszystą, był sojusznikiem Hitlera. To jest rzecz strasznie skomplikowana. Ona podzieliła nasze narody w bardzo mocny sposób. Powoli z tego wychodzimy. Prawda nas może uzdrowić, ale prawda za szybko powiedziana. Tak jak w małżeństwie, za szybko coś powiedziane. Kończy się czasem rozwodem i to takim Tragicznym rozwodem. Tak samo jest tu. Historią nie można manipulować. Ona się może stać trucizną, jeżeli się ją po prostu zbyt mocno wykorzystuje do walki. Historia ma uczyć, a nie zatruwać stosunki międzyludzkie. Ja w każdym razie nie uprawiam historii trucicielskiej. Ja piszę książki pogodne, pokazuję to, co w ludziach jest dobre, pozytywne co jest szlachetne, postacie, tak. pozytywne postacie. Oczywiście y, y, widzę tych y, czasem zbrodniarzy i pokażę ich, i potrafię ich wypomnieć, ale nie na tym się koncentruję, bo uważam, że no, są sytuacje, gdzie człowiek miał straszliwe wybory i łatwo jest oceniać z perspektywy 50 lat, jak się siedzi w ciepłym pokoju, przy ciepłym piecu, przy palącym się kominku. Oceniać kogoś, kto był w takiej czy sytuacji, jego życie było na włosku. To są straszne czasy. W każdym razie na pewno ten czas wojny straszliwie podzielił narody, ale nie możemy w tym wiecznie tkwić. Jak będziemy w tym tkwić, no to będziemy mieć ciągle tą wojnę, która była. Wielkim przekleństwem, wielkim przekleństwem cywilizacji europejskiej. Należy sobie przebaczać, ale niewątpliwie należy też pamiętać. A dzisiaj jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Jesteśmy na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu i znajdujemy się we wspaniale zaaranżowanej wystawie, nawiązującej właśnie do kresów. Jesteśmy w takim bardzo przytulnym, no nie wiem, salonie oddającym klimat, chociażby taki mieszkański Stanisławowa. Mieszczański Stanisławowa. Panie profesorze, sprawa, o którą tutaj przez dość długi czas walczono, mianowicie o to, aby w brzegu powstało Ogólnopolskie Muzeum Kresowe. Na razie się tego nie udało zrealizować, ale dlaczego pana zdaniem takie muzeum być może tutaj powinno powstać? I Trzeba się tutaj pokajać i też się chcę pokajać, bo w tym projekcie uczestniczyłem i nie udało nam się tego zrobić. Ta piękna idea, żeby tu na Dolnym Śląsku, tu na granicy Opoczycji i Dolnego Śląska, stworzyć Muzeum Kresów. Myśmy przegrali na tym etapie, ale myślę, że jeszcze jest wszystko przed nami z Lublinem. Te dwa ośrodki, uniwersyteckie, akademickie i kresowe, podjęły walkę, gdzie stworzyć Muzeum Kresów. Byliśmy bliscy tego, żeby tu, w brzegu, w tym pięknym zamku, to jest naprawdę śląskim Wawelem. On ma ten dziedziniec, który rzeczywiście to nie jest megalomania, że mówimy, to jest Śląski, Wawel. Przy tym pięknym budynku starego gimnazjum brzeskiego, z takimi tradycjami, przy tych władcach, którzy tu rządzili, tych piastach, że tu w tych murach można było stworzyć muzeum, bo tu na Dolnym Śląsku, tu w Wrocławiu, w Brzegu, Opolu, Gliwicach osiedli ci, którzy stamtąd przyszli którzy mają dokumenty, pamiątki. Niestety, do dziś to się nie stało. Mam nadzieję, że się znajdzie te 20-30 milionów, żeby to tutaj yy, stworzyć. Tyle się muzeów w Polsce tworzy. Dlaczego tego nie można stworzyć? Myślę, no tak się potoczyło. Tutaj już nawet były projekty, jak to mamy rozbudować, jak przyjeżdżali tutaj ludzie. Sam uczestniczyłem w tym często. Na razie nic się nie dało, tu w brzegu, gdzie mieszka głównie Tarnopol, ziemia tarnopolska. Moja wieś, na której mam dom w Pępicach, przeszczep wsi podtarnopolskich, wszyscy są z Tarnopola, wszyscy przyjechali tymi transportami. Wszyscy mają w sobie w domach pamiątki, zdjęcia, figurki świętych, obrazy święte są. Nie mają gdzie go zostawić. Często to przepada. Niedawno w Warszawie zmarł pan Wasylkowski, poeta, redaktor naczelny rocznika lwowskiego, był pod dziewięćdziesiątkę. Pamiętam, jak mi mówił panie Stanisławie, co się z tym stanie, jak odejdę? Gdzie to położyć? Gdzie to dać? I nie umiałem mu odpowiedzieć, bo część do Solineum część mam w swoich zbiorach. Tak, powinno to w tych murach. Ta pamięć, to co Niemcy znakomicie, oni odżałowali, że staci Dolny Śląski i w ogóle swoje zachodnie, zachodnie. odżałowali. Nie upominają się już o to, ale mają wielki kult swego Breslau, swego Stettin, swego dancing. Mają muzea. Ja się urodziłem w Strzegomiu. Niemiecki Strigau. Pojechałem do Lemgo i tam na środku rynku jest kamień. Stąd do miejscowości Strigał na Śląsku, czyli Strzegomiu, jest 700 kilometrów. Tu mieszkają przesiedleńcy ze Strzegomia, i tu jest zionkostwo Strigałerów. Wchodzę do ratusza: dwie sale poświęcone Strigałerom. Pamięć o tym. My musimy o to zadbać. Nie można historii Polski zamknąć w dzisiejszych granicach Polski III Rzeczpospolitej. Myśmy tam byli przez setki lat i to gdzieś musi być osadzone. Dlaczego? Zawsze mówiłem, tu powinien być ośrodek, blisko Gliwic, blisko Wrocławia, blisko tego matecznika dawnego Lwowskiego, Stanisławowskiego. Ale te słowa idą obok, M-passant, gdzieś z boku, przechodzą. Może tu wreszcie się pojawi jakaś siła sprawcza, która powie: tak, tu robimy te 23 milionów, naród prawie 40 milionowy stać na to, bo tego nie mogę zrozumieć. Taki naród, o takiej potencji, o takiej historii nie może się zdobyć na Muzeum Kresów na Dolnym Śląsku czy na Opolszczyźnie. Nie mogę tego zrozumieć. To trzeba o to walczyć. Starałem się walczyć starałem się o to walczyć. Skutek na razie jest Dziękuję. Ale panie profesorze, bądźmy dobrej myśli. Państwo, i moim gościem był profesor Stanisław Nicieja. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. To nie koniec naszych radiowych rozważań o Stanisławowie. Do rozmowy o tym mieście wrócimy za tydzień. Dziękując za uwagę, żegna się Jan Poniatyszyn. Radio Opole.